Cześć Wam, witam Was serdecznie na moim kanale Glamdam. Ja jestem Damaris i zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek kulinarny na moim kanale. Jeżeli nie kojarzycie pierwszego, poprzedniego, to zapraszam Was serdecznie. Odsyłam Was do linku, robiłam masło orzechowe. Wyszło przepysznie, więc musicie koniecznie sprawdzić. A dzisiaj przyrządzimy coś na zamówienie, ale zrobię w większej porcji, ponieważ zostałam poproszona o zrobienie tego i stwierdziłam, że sama też mam ochotę. Będzie idealne na jakąś zbliżającą się kolację do makaronu i wina. Tak, dzisiaj przyrządzimy pesto z bazylii. Zapraszam. Na urządzeniu Thermomix mam już przygotowany, wybrany przeze mnie przepis na pesto bazyliowe. W takim razie sprawdźmy, co będzie nam potrzebne. Generalnie na ten przepis są podane proporcje, które ja podwoję, a nawet potroję, w związku z tym właśnie, że będę przygotowywać tego pesto znacznie więcej. Tutaj pokazane jest na jedną porcję, dokładnie Wam powiem, żebyście wiedzieli. Potrzebne jest 80 g sera parmezan. Ja Wam tutaj pokażę. Mam taki ser dojrzewający, twardy. Jeden ząbek czosnku. Ja mam troszeczkę więcej, ponieważ będę robić większą porcję, a poza tym uwielbiam czosnek. Liście bazylii świeże bądź suszone. Ja mam suszoną bazylię. I oliwa z oliwek extra virgin. W takim razie, skoro już mamy wszystko przygotowane, zapomniałabym o soli. Możemy przystąpić do przygotowywania pesto. Zaczynamy od pokrojenia na kawałki sera parmezan. Sobie tutaj przygotowałam deskę. Muszę odpakować swój ser. Jeżeli chodzi o sery na przykład, to ogólnie bardzo lubię, bardzo. Ale szczerze mówiąc, już jem dosłownie znikome ilości, ponieważ zwracam dużą uwagę na zwierzątka, a jednak jest to produkt pochodzenia zwierzęcego, w związku z czym w mojej diecie już ser praktycznie nie występuje. No to akurat robię na zamówienie, tak jak powiedziałam, nabrałam ochoty i robię też dla siebie małą porcję, ale myślę dla nas, czyli dla mnie i dla Daniela, ale generalnie z diety wykluczyłam już znacznie. Uwielbiam sery wegańskie. Też można znaleźć dobre, naprawdę dobre sery jako zamienniki tych odzwierzęcych. Ok, w takim razie ja już mam ser swój pokrojony. Wrzucam go do urządzenia. Zobaczymy, ile mi tutaj go wyjdzie. No, trochę ponad dwie porcje tego, co tutaj nam każą wykorzystać. I będziemy miksować. Ser powinien być już rozdrobniony. Dokładnie tak. Tak naprawdę moglibyście kupić taki gotowy, rozdrobniony w saszetkach. Wygląda w ten sposób teraz po rozdrobnieniu. Lecimy dalej. Jest podany ząbek czosnku w przepisie, ale w związku z tym, że uwielbiam czosnek, będzie go więcej. Tym bardziej, że powiem Wam szczerze, już robię to pesto nie pierwszy raz. I poprzednio dałam tego czosnku również więcej. Skutkowało to tym, że tak naprawdę to pesto było tak dobre, że nie trzeba było już nic kompletnie robić, tylko ugotować makaron i był gotowy obiad. Ja tego osobiście nie jadłam, bo robiłam też dla kogoś, ale tak właśnie zostało mi to opowiedziane i dlatego zostałam poproszona, aby przygotować to pesto po raz kolejny. Czosnek przy okazji wspomaga odporność, wzmacnia nas, więc korzyść dodana spora, poza walorami smakowymi. I dodaję czosnek do sera. I teraz bazylia. Kolejną rzeczą jest oliwa. 150 gram według przepisu, ale tutaj mam na pewno mniej. W związku z czym będę musiała otworzyć kolejną butelkę oliwy. Na szczęście posiadam. To jest moja druga oliwa. Otwieram nową butelkę. Ładnie pachnie. Pół łyżeczki soli.
miksujemy wszystko razem. I gotowe. Podawać jako sos, przełożyć do słoika i przechowywać w lodówce. Sprawdźmy, jak wygląda nasze pesto. Pycha, miniami. Pachnie pięknie. A czy smakuje? Sprawdzimy. Wyśmienite. Serio, pycha. Polecam, naprawdę jest bardzo dobre. Do tego wystarczy ugotować makaron spaghetti, nalać sobie lampkę wina i macie gotowy, pyszny obiad albo kolację, zapalić świeczki z ukochanym. Pysznie, włosko, romantycznie. Pesto mamy gotowe, więc kończymy na dzisiaj. Sprawdźcie przepis, na pewno będzie Wam smakowało. Ja na pewno nagram kolejne kulinarne vlogi, więc subskrybujcie kanał. Dajcie znać, jeżeli Wam się podobają moje filmy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się. Przesyłam buziaki. Pa, pa.